czyli powolny rozpad Unii Europejskiej dzięki panu Macron. No to dojdzie do pęknięcia, a może nawet do nowego przeformatowania Unii Europejskiej, a będzie ono polegało na tym, że zgubi się kilka, a może nawet kilkanaście państw członkowskich Unii Europejskiej. Pozostawmy na chwilę wielką politykę. Panie profesorze, od wielu lat jest pan organizatorem balu charytatywnego. W tym roku także taki bal się odbędzie. Tak, od już kilkunastu lat jako prezes Stowarzyszenia Razem do Lubelszczyzny organizuję bale charytatywne, ale także gale. I w tym roku po raz drugi odbędzie się też gala naszego Stowarzyszenia Razem do Lubelszczyzny. Przypomnę, że te wszystkie imprezy mają na celu przede wszystkim zjednoczyć środowisko naszego regionu, czyli Lubelszczyzny. Tam są i rektorzy szkół wyższych, i biznesmeni, i przedstawiciele mediów. I wspólnie chcemy promować nie tylko nasz region za granicą, co się działo, a także ostatnio miała miejsce w Brukseli w Parlamencie Europejskim wystawa dotycząca drogi wodnej E40, która ma przebiegać przez